Pamiętam czas, kiedy Hyundai pokazał pierwszy raz Velostera światu. No i muszę powiedzieć, że wtedy ten samochód na mnie zrobił kosmiczne wrażenie. Jedną rzeczą, która dla mnie wydawała się wtedy idiotyczna, to jedne drzwi z prawej strony. Podobno ma to sens. Tak Hyundai twierdził kiedyś, no i najwidoczniej utrzymuje to do dzisiaj, bo ciągle taki Veloster istnieje. Drzwi tylne, zdaniem Hyundai'a, mogą być tylko z jednej strony. Tam, gdzie powiedzmy wysadza się dzieciaki do szkoły. Tylko po tej stronie. A po co z drugiej? Nawet Hyundai kiedyś chwalił się, że to jest świetny pomysł, bo nikt nie wysiądzie niechcący z tej strony, gdzie może wpaść pod samochód. Hyundai i sport. Dzisiaj, a nawet od kilku lat, te wartości wydają się absolutnie równorzędne. Hyundai wiedzie prym, jeżeli chodzi o wyczynowy motorsport. Zaproponował nam już i30 w wersji N, a teraz proponuje nam coś więcej. Jeżeli chcesz być jeszcze bardziej oryginalny niż twój kolega albo jakiś tam nieznajomy, który jeździ i30, w wersji N możesz wybrać Velostera. 275 koni w wersji Performance. To robi wrażenie, ale Hyundai inwestuje nie tylko w to, co pod maską. To auto do setki rozpędza się w 6 sekund, no i kiedyś musi się też zatrzymać. I do Velostera w wersji N można domówić większe tarcze hamulcowe, z przodu o średnicy niemal 14 cali, a z tyłu ponad 12 cali. Wszystko po to, by to auto było jak najszybsze na torze. BMW ma M-kę, ci mają N-kę i wszyscy tak ładnie się bawią. Jednak motoryzacja udowadnia, że kompilowanie różnych rozwiązań z różnych marek zawsze przynosi dobry skutek, a czasami skutek bardzo dobry. W tym przypadku jest to właśnie ta druga wersja. Zwykły Veloster ze względu na posiadanie tylko jednych drzwi z tyłu była autem jedynie dziwacznym. N-ka jest i dziwaczna, i szybka. Do setki przyspiesza w niewiele ponad 6 sekund. Usportowiony Hyundai ma regulowane elektronicznie zawieszenie i szperę. Można nim szaleć na torze, a potem komfortowo jeździć po mieście. Te napompowane nadkola dają potencjał na przykład przyszłym tunerom. Wyobraźcie sobie, że dokładamy jeszcze jakieś nakładki z tyłu i poszerzamy rozstaw kół. No wtedy otrzymalibyśmy już naprawdę takiego grubego potwora. Tym samochodem zupełnie spokojnie na tor wyścigowy można polecieć. Można też pojechać na szutry, bo jemu się pięknie ogranicza układ różnicowy na przedniej napędzanej osi. Także taka zabawa w rajdy tym samochodem może być bardzo przyjemna. A jednocześnie, jeżeli chcesz mieć taki samochód, którego naprawdę nie spotkasz w promieniu 250 km, to weź sobie Velostera, nie bierz i 30.